Sewicz i równocześnie dziennikarz wiadomości piłkarskiej, współpracownik. Zapraszamy Cię na pokaz do góry. Proszę bardzo, co tam masz? Piękne przynęty. Pokazać się dzisiaj Państwu. Dobry wieczór. Witam Was wszystkich serdecznie. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać trzy flagowe przynęty firmy Sewicz Gear, a mianowicie Fourplaya. Taka kultowa przynęta, od której się zaczęła moja przygoda z Sewiczem. Od której ogólnie zaczęła się przygoda Sewicza. Rinila, czyli tego naturalnego węgorza, o którym zrobiło się głośno w roku ubiegłym. I na koniec Krajfisza, nowość na marcu. Zapraszam Cię na podium z wędkami, z przynętami. Na szczęście już nie słychać. Dobrze. Jeszcze raz witam wszystkich Was serdecznie. Jak te światło dodają od oczu, w ogóle prawie jak słońce. No. Imitacja naturalnego lądu. Tak jak wspomniałem przed chwilą, chciałbym pokazać dzisiaj trzy flagowe przynęty Sewicz Gear. Pierwszą z nich to jest Fourplay. Nie wiem, czy to będzie widać, ale no, mamy zbliżenie na przynętę, proszę bardzo. To jest przynęta, w której tak naprawdę Sewicz zaczął swoją przygodę. Jest to jedna z flagowych przynęt Sewicza. Czteroelementowy, łamany wobler. Występujący w dwóch postaciach, w postaci woblerów, czyli przynęt twardych i w postaci przynęt miękkich, czyli tak zwanych softów, występujący w wielkościach 9,5 cm, a jeżeli chodzi o woblery 13, 19 i 25 cm. Z czego 9,5, 13, 19 nadaje się do łapania z ręki, natomiast 25 cm to jest przynęta ważąca w granicach 160 gram, generalnie przeznaczona przede wszystkim do trollingu. Występują w postaci, w oblery występują tak, mamy wyróżniane Swim Jerka, Swim Bite'a, Leap Lure'a, czyli to jest w obler właśnie z takim sterem i Low Rider z nieco dłuższym sterem. Ten rodzaj przynęty jest uwzględnieniem. Czyli zaraz pokażę, trzeba się zawiesić w kole, tak. I od tego zaczniemy, dobrze? Dobrze, no powiem szczerze, prezentacja wyszła nieźle, a jak prezentacja wyszła nieźle, tylko jak w realu zachowają się te przynęty. Już ja Cię w ogóle nie słyszę, szczerze. Jest taki pokus na górze, że... Tak jak wspomniałem, to jest przynęta 19 cm, którą na dzisiaj Państwu pokażę. Wybrałem tą przynętę ze względu na jej właśnie wielkość i na możliwość tego, żeby pokazać Wam, jak to pracuje. To jest Leap Lure. Jak wspomniałem wcześniej, nazywa się Leap Lure ze względu na długość steru. I to jest przynęta tonąca. Ona sobie powolutku tonie. Można ją prowadzić z ręki właśnie w ten sposób, delikatnie podszarpując, co szczupaki uwielbiają. A można ją prowadzić również jednostajnie i wtedy, o, nie wiem, czy będzie to teraz widać. Tak, doskonale widać, wiążemy ruchy. Spróbujemy jeszcze raz. I w jednym i w drugim przypadku zachowuje się naturalnie. Pozwolimy jej filmować, tak. Jej budowa, składająca się właśnie z tych czterech elementów, trzech przegubów połączonych ze sobą, sprawia, że jest prawie jak prawie pierwszy atak już obserwowaliśmy w strąg. Wystarczono przynęty. Jak widać, ona sobie powolutku tonie. Fajnie można nią połowić takie partie wody, powiedzmy do 2-3 metrów. 3 metry to już trzeba niestety odrobinę cierpliwości wykazać, żeby utonęła. Ale te partie wody do 2 metrów spokojnie można sobie nią połowić. Pozwolimy jej utonąć jeszcze troszkę głębiej. No do szupaków jeszcze trochę daleko. Pozwól jeszcze głębiej. Chociaż nam się ciasno zrobiło. Karpie się ruszają. Właśnie ja się rozdrobić, wiecie? Coś tam widzisz jednak z góry. Coś tam widzę na podglądu. Spróbuję Wam pokazać teraz tego subspendinga, jak się zawiesza fajnie w toni.
jest akurat kolorystyka przypominająca o konia. O, i stoi. I takie... Tak prowadzony są smętnik. Dla mnie jest najlepszą przynętą na bardzo leniwe szczupaki, czyli w momencie szybkiej, agresywnej pracy i tak zwanej pauzy. Następuje piękny atak szczupaka z ogona, nazywany przeze mnie z ogona. Szczupak atakuje z potężną siłą po prostu w przynętę. Na tej wielkości przynęty, czyli na 19-centymetrowe woblery w Polsce, mówiąc w Polsce przede wszystkim, bo jakby to nas wszystkich najbardziej interesuje, u siebie na swoim ulubionym jeziorku najmniejszy szczupak został, który został przez mnie złapany, miał 21 cm. Potrafił wyjść z tą przynętą do góry, prawie na pół metra, do wyskoczył z przynętą do góry. To jest, pomimo tego, że ona waży 60 gram, więc widać, jak te przynęty potrafią zdenerwować i zmotywować te bieżniki do ataku. Fajna przynęta na szczupaki, bardzo też fajna na takie wczesne łowienie sandaczy w miesiącu czerwcu i lipcu na płytkiej wodzie jeszcze, kiedy sandacze odżywają padadle. Jeżeli chodzi o przynęty miękkie z tego rodzaju, w zeszłym roku pojawiła się 8, czyli 8-centymetrowa guma, którą możemy zbroić tam w tak zwaną główkę jigową albo przede wszystkim w główkę jigową. Niesamowita przynęta na wiosenne okonie, nie tylko na wiosenne, bo na zimowe również, takie przedzimowe łamanie. Ja pokazywałem kiedyś kilkanaście zdjęć właśnie z tego typu przynętami, złowionymi, czy połkniętymi przez okonie. To jest niesamowita sprawa, do takiego lekkiego spinningu. Jeżeli ktoś lubi łapać, to zapraszam. Drugą przynętą, którą chciałbym wam pokazać, to jest ten węgorz, słynny już węgorz. Przygotowałem tutaj dwie 30, czyli dwa węgorze 30-centymetrowe. Początkowo węgorz, w ogóle przygoda węgorza zaczęła się w ten sposób. Mats Grosser, produkt manager firmy Savage Gear, mając do dyspozycji skaner i urządzenie do modelowania przestrzennego, zeskanował prawdziwego węgorza. W ten sposób powstał Reeling, stąd jego nazwa, czyli dosłownie tłumaczenie autentyczne węgorz. W ubiegłym roku Reeling wszedł na polski rynek, w ogóle wszedł na rynek, ale w Polsce również się pokazał w 5 kolorach. W 3 naturalnych i w 2 agresywniejszych, czyli to jest między innymi ten z zeszłego roku. Mój ulubiony zresztą Golden Ambulance, tak się nazywa. Jest jeszcze kolor Firefighter z tych takich jaskarów. W tym roku doszło nam dodatkowe 5 następnych kolorów. Między innymi właśnie ten, taki ciemniejszy, z dużą ilością złotego brokatu, moim zdaniem będzie bardzo fajny na majowe szczupaki. Przynęta występująca w czterech wielkościach. 15, 20 cm, 30, 40. Przede wszystkim przynęta przewidziana do łowienia z ręki, jeżeli chodzi o te mniejsze przynęty, czyli do 30 cm, 40, no to albo mamy do czynienia z kimś, kto sobie poradzi łowieniem 200-gramową przynętą, albo do trollingu, czyli na planerach, na przykład ewentualnie do takiego trollowania z obciążeniem. Bardzo fajna przynęta na szczupaki, jeżeli chodzi o wielkość 20, 30, 40 cm. 15-centymetrowe ryle sprawdziły mi się fajnie na polskich okoniach. I pomimo tego, że jest to 15 cm, okonie nie miały problemu, żeby ją połykać praktycznie w całości. Nie wiem, czy ten kolor będzie widoczny. Ale pięknie schodzi do dna. Ja jej nie widzę jeszcze. Szczupaki coś leniwe dzisiaj rzeczywiście. Widać, jak ten ogon ładnie pracuje. Prowadzona właśnie w tym tempie. Tu jest za krótkie to akwarium, niestety nie jesteśmy w stanie tego pokazać. Specjalnie dla ciebie za rok będzie dwa razy większy. Ja spróbuję zrobić to w ten sposób, żeby go prowadzić na jednej głębokości po łazie. No coś kręciło. O, i mamy ten czekan, który właśnie się zafrasował w tym górze. W momencie, kiedy on osiąga już piątą... Smakuje węgorza. Nie wiedziałem, strogi. Takujemy węgorza. Dlaczego? Myślę, że pomimo tego, że węgorz nie ma obywatela w polskich wodach, myślę, że
te mniejsze węgorze są konsumowane przez wszystkie ryby, ale prowadzona w ten sposób właśnie o. Przy wyrzucie prowadzona na przykład na jakiejś płytkiej łączce, uzbrojona w niewielką główkę dźwigową, bo one mają w kompletach takie niewielkie główki dźwigowe, które powodują, że jest obciążenie z przodu i można ją fajnie prowadzić, to szczupaki w Polsce już ją polubiły, sandacze również, więc mówimy o tych większych wielkościach, natomiast ogólnie polubiły fajnie 15. Także mam jeszcze tą czerwoną, może będzie inaczej widoczna. Oczywiście według zaleceń organizatorów, bo obcinałem wszystkie znaki, żeby nie kaleczyć, tylko nie zależy na tym nałowieniu. Myślę, że te ryby są bardziej dodatkiem do tego, żeby wam się nie nudziło oglądając puste akwarium z samymi przynętami, więc... Ale jak widać, jakieś tam zainteresowanie jest. Trudno przypuszczać, żeby jednak dzisiaj miały ochotę na jakiś większy posiłek. Głównie pstrągi są zainteresowane. Właśnie ten szczupak wczoraj narozrabiał troszkę i dzisiaj już nie ma ochoty do współpracy. Ale... Był niegrzeczny wczoraj? Tak, wczoraj był bardzo niegrzeczny, postanowił wybrać się na wolność, żeby właśnie się wyskoczył za przynętą w ogóle. Z akwarium. Postanowił wybrać wolność, niestety wrócił z powrotem do swojego środowiska. Dzisiaj jakoś tak nie za bardzo już chce szaleć, jak widać. Deal fajnie sprawdza się z takiego łowienia właśnie z ręki praktycznie przez cały rok. To jest przynęta, którą można w ten sposób delikatnie sobie podciągać, podpuszczać. To jest takie delikatniejsze dźwigowanie. Ale też świetnie sprawdza się takim jednostajnym prowadzeniem, bo tutaj nie ma możliwości naturalnych warunkach w ten sposób prowadzony. Czy to na płytszy partiach wody właśnie pod lustrem, czy też po czekaniu jakiejś chwili prowadzonej na przykład pół wody, świetnie sprawdza się na węglowy, na szczupaki. A takie są bardzo mocne. Tam się kamca potem. Nie. Palia się zawinęło, niestety. Wszystko jest ok. Spróbujemy to zrobić. Ta metoda w Polsce jest zabroniona, oczywiście nikomu nie polecam, bo przecież wszyscy jesteśmy z góry. Które zakładali jako ci, którzy chcą zrobić źle, natomiast cały świat mówi to idealnie. I takiej właśnie o wielkiej wolności, byśmy chcieli się pobawić. Oczywiście Paweł mówi o łowieniu w pionie. Z polskimi przepisami nie wolno łowić polskie wody. W pionie, metoda w Polsce w pionie jest zabroniona, natomiast cały świat mówi to idealnie. Trzecią, ostatnią przynętą, którą przygotowałem dzisiaj dla was, to jest ten tak, który wzbudził już tyle zainteresowania. Ja sobie zamienię jedno blisko do tego. Crayfish, tak nazywa się ta przynęta, wymyślona przez pana. Jest wierną imitacją raka, naturalnego raka występującego praktycznie na wszystkich wodach. Występują na dwóch wielkościach. 8 i 12 cm, którą trzymam w ręku, to jest 12 cm. To jest specjalna, czy będzie widać, to jest specjalna wyłączona główka, którą można również sobie zrobić. Ta główka nazywa się Stenia, dlaczego nazywa się Stenia, teraz Państwu pokażę. Tak? Tak? Stanowczo lepiej? Ujął i nie? Tak, występuje w czterech kolorach.
To jest gost. Dlaczego główna standarda? Proszę Państwa, pokazuję, bo światło tak wali po oczach, że tam naprawdę nic nie widać. 200 minut. O, jest. Zjedziemy do dna? Zjedziemy. Proszę zwrócić uwagę. To jest właśnie scena. Czyli tak zachowuje się rak. Naturalnie. I mamy pierwszego wariata. Spróbujemy, spróbujemy. Poczekajcie, ok? Rak. Który następny? Te odwłoki tutaj, które widzimy, są pompowane powietrze. Przez to właśnie unoszą całą przynętę do góry. Proszę zwrócić uwagę. I teraz tak właśnie rak zachowuje się w pozycji obronnej w naturalnym środowisku. No ryby są bez szans, powiem szczerze, jak naturalne przynętę. Jest to świetna przynęta do łowienia zarówno z opadu, czyli takiego klasycznego łapania z dna. Coś tam tam się zaglądało, schowała się między rybami na przynęta. O, teraz. Jest. Daj. Jak widać, w ten sposób właśnie gdybyśmy widowali sobie. To w naturalnym środowisku myślę, że nawet najbardziej nieaktywne drapieżniki typu sandacz czy ogoń jesteśmy w stanie sprowokować do ataku. O czym ja mogłem przekonać się już w ubiegłym roku, testując te przynęty na polskich wodach. Mats Grossel wymyślił do tego jeszcze dwa rodzaje dodatkowego zbrojenia. To jest podstawowe moim zdaniem, które w Polsce sprawdzi się, przynajmniej przeze mnie będzie ulubione, czyli ta główka standardowa, czyli połóż się i wstań. Natomiast jest jeszcze drugi system zbrojenia, troszeczkę jakby zagłudzający naturalność. Nie wiem, czy pan kamerzysta nas chwyci. Ja założę teraz raka zbrojonego troszeczkę odwrotnie. Tu mam taką wsówkę, do której mocujemy jeszcze hak. Ja ten hak oczywiście odpiąłem. Teraz jakby troszeczkę mniej naturalnie będziemy go prowadzić, dlatego że... Czyli to jest alternatywne zbrojenie, tak? Zakłócamy pracę raka. Ponieważ rak, jak wiadomo, posuwa się do tyłu, czyli od ogonu. Teraz będziemy go prowadzić od przodu. Troszeczkę inaczej. Spróbujmy. Żeby go położyć tak, żeby go było widać, bo może na tym kamieniu. Sygnał. Jak widzicie Państwo, to jest jego nienaturalne zachowanie, dlatego że on... On się kładzie. Ale czeka. Za gęsto. Za dużo ryb. Chyba. Troszeczkę. Oj, oj. 12. Czyli te czapki są dosyć agresywne i one... W ten sposób możemy imitować właśnie... No ja widzę, że nawet szczupak się zainteresował, proszę Państwa. Pierwszy który się pobudził dzisiaj. Proszę bardzo. Uwaga, uwaga, bo będę atakował. Nie odpuściłem. Ale rak go wyciągnął. Do ruszu, tak. Myślę, że Knajfisz podbije. Podbije polski rynek i będzie stanie się jedną z kultowych przynęt w Polsce, przynajmniej dla mnie stał się już, ponieważ wersja 8-centymetrowa na ogonie, zbrojona nawet w naturalną, w taką najpopularniejszą główkę jigową, powoduje to, że on jednak się podnosi z tego dna. Ogonie po prostu dostają wariacje. Jeżeli uda Wam się wyprowadzić, wypracować moment, kiedy występujący, o ile oczywiście występuje w zbrojniku rak, przechodzi wylinkę, tak zwaną zmianę skorupy,
czyli przez tydzień dwóch rak pozostaje w tak zwanym, nie posiada tej twardej skóry. Skóry kupi pierwszą, tą mniejszą i w międzyczasie narasta ta druga twardsza. Staje się niesamowitą przekąską dla wszelkich drapieżników, zarówno szczupaków, sandaczy, jak i okoni. Bo jest po prostu miękki. Bo jest miękki, tak. I nie jest zagrożeniem dla drapieżnika. Jeżeli uda Wam się wybadać taki moment, w którym... To jest właśnie, co się robi na tych podcinkach niestety. Można powiedzieć, przerwa techniczna. Widać. Mamy radę? Że się zdarzają takie cuda. To jest po prostu nienaturalne ciągnąć przynajmniej w tak krótkim odcinku. Próbuję pobudzić jeszcze. Sama praca przynajmniej jest bardzo ciekawa, na pewno te dmuchane kończyny wypełnione powietrzem sprawiają właśnie, że jest bardzo naturalna. Agresywny tygrys, płonący tygrys. No, daje radę, okonie go kochają. Sandacze też. Oczywiście to w zależności od okresu, przejrzystości wody i tak dalej. O, proszę bardzo, jak mamy piękny pozór. Tak wygląda właśnie ta przynęta. Ja może spróbuję naciągnąć. Występuje też w fajnym kolorze pod nazwą, pod tajemniczą nazwą. Ja tu w swoim magicznym worku zamieszam. Glitter Book. Tak się nazywa ten kolor. Nie wiem, czy to będzie widać. Tak jakbym chciał. Widać doskonale. On ma bardzo taki pomarańczowy, jaskrawy brzuszek, tutaj od spodu, wypełniony z brokatem, z ciemnym grzbietem. Niesamowita przynęta na prześwietlone wody na przykład. To jest akurat 12,5 cm. Mam taką dziesiąteczkę, spróbujemy, może jakiś sandacz w końcu zechce z nami współpracować, bo one tam stoją, bo przyklejane do tego dna, ale może się uda. Hamulec jeszcze podkręcimy troszeczkę. Myślisz, że będziesz musiał polować jakąś wielką rybę? Myślę, że wiosłonos. Gdyby nam nie przeszkadzał. Nie wiem, nie widzę. Nie widzę od dołu, więc... Nie mam podglądu z dołu, niestety. Nie jestem w stanie Państwu tego pokazać, jakbym chciał, ale... Wczoraj było znacznie lepiej, że wczoraj jeszcze lepiej, a dzisiaj panowie już chyba są zmęczeni operatorzy. Jak widać, przynęta bardzo ostro zajęta ogonem. A przy takim jednostajnym prowadzeniu właśnie na szczupaki świetnie się spisuje. Proszę bardzo, i lampa. Trafiony, zadawiony. Przy takim jednostajnym prowadzeniu spisuje się, ona sobie fajnie pracuje. Nie wiem, czy Państwo to widzicie, bo ja tego nie widzę. Tak, widzimy, dokładnie widzimy. On nawet na tak strąga był. O, proszę. Nawet w strągi pokochały te przynęty, nie wiedziałem. Ale jak to mówią, człowiek musi się całe życie. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo w imieniu wszystkich widzów. Szanowni Państwo, to nie koniec pokazów.